Okej, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę. Witam wszystkich na streamie serdecznie. Fajnie, że jesteście od samego początku. Możemy startować. Moi drodzy, kontynuujemy misję. Jak ona się nazywała? Ta zbroja. To była zbroja Ginso, Gonsu, Gansa, coś takiego. Nie pamiętam niestety. Czekajcie, może to w dzienniku będzie. O, jest, Gosaku. Jakie Ginso, jakie co? Już mi się tutaj wkradły nazwy itemów z Lola. To będzie niezwyciężony Gosaku, czyli zbroja Gosaku. Także będziemy robić tą misję do końca. No i później powiem szczerze, kurczę, zobaczcie, że ta misja to się aż tutaj ciągnie na te wioski z pierwszego aktu. Elegancko. To będziemy mogli sobie też ten pierwszy akt tutaj pocisnąć mocniej. Jeszcze mocniej niż ostatnio. No ale widzę, że tutaj nas wysyła na razie do tej wioski, która jest chyba według mapy, nie wiem, może najbliżej. Także no nic, skakujemy na naszego Kagę i lecimy. Pokaż proszę mapę. Już była, Piotrze, mapa. Jak potrzebujesz jeszcze sobie zerknąć, to proszę bardzo. Na razie w akcie drugim jeszcze niewiele u mnie się działo. W akcie pierwszym no już praktycznie cała mapa odkryta. Jeszcze dużo wioseczek do odbicia. Ale teraz lecimy zdobyć klucze z kolejnej farmy, moi drodzy. Tak średnio pamiętam sterowanie, bo ostatni raz grałem w poniedziałek na streamie. Nie miałem totalnie czasu pograć przez ten czas w Ghost of Tsushima. Ale myślę, że zaraz przyjdzie mi sobie przypomnieć co i jak. Ja nie jestem tak na dobrą sprawę daleko w grze, można powiedzieć, bo jestem raptem, nie wiem, po chyba 20 godzinach mniej więcej. Także dosyć wcześnie. O, czekajcie, bo ja tutaj mam mały włos. A ominąłbym jakiś fajny filar. O! Fajowe. Zobaczmy. Podoba mi się. Podobają mi się takie w tych samurajskich wdziankach i tych wszystkich takich wyglądach elementy właśnie takie czarno-czerwone. Dobra, oba podniosłem. No i zobaczymy, co tutaj... O, jakaś prowokacja. Aj, kurde. Nie zauważyłem tego. Dobra, na razie jeszcze jestem troszeczkę zardzewiały, ale spokojnie. Jak mówię, trochę nie grałem, trochę przyrdzewiałem, nie do końca pamiętam wszystkie jeszcze nasze ruchy tutaj, ale to zaraz wróci, jednak jak się gra w coś kilka dni z rzędu, bo ja tutaj grałem od czwartku praktycznie do poniedziałku codziennie i miałem wszystko na bieżąco, no to na bieżąco jednak jest inaczej niż przy przerwie takiej trzydniowej. Ale w porządku, myślę, że to tylko taki chwilowy na razie, chwilowe przyrdzewienie. Szybki luk. I przed siebie, słuchajcie, 2 km.
No już 1,5 kilometra. Z tą różnicą, że tutaj jeżeli natrafimy na jakichś przeciwników, na jakiś filar, na coś takiego do zdobycia, do podniesienia, do użycia, to ja będę to po prostu robił od razu. Ostatnio to trochę zaniedbałem i później musiałem chyba ze 2 odcinki nagrywać, jak ja to wszystko uzupełniam. A teraz chciałbym to właśnie robić od razu na bieżąco. Jeżeli się uda oczywiście, nie zawsze się tak udaje. Będę się starał. Nie musisz, Tomku, przepraszać zawczasu. Rozumiem zmęczenie, ja też jestem dzisiaj zmęczony. Sam nie wiem, czy uda mi się do 22 dociągnąć, ale może się uda, mam nadzieję. No tego już się nie udało. Niestety. Nie zawsze... Nie zawsze ta prowokacja wyjdzie mi, w sensie takim, że się uda zabić 3 od razu kolesi. Czasami się udaje, ale widzę, że tutaj ten włóczniarz mnie zaskoczył. Ale to nic, i tak jest całkiem nieźle. O, widzę, że tutaj na przykład, zobaczcie, mamy bezpośredni dostęp do lisiej norki. Chyba nawet nas tu nie musi lisek przyprowadzać. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie... A jesteśmy w stanie bez liska. O, i się lisek pojawił, zobaczcie. O, talizman mocy Inari. Zobaczmy, co jest po 4 tych. Aha, to jest taki mniejszy talizman. Rozumiem. To jest taki talizman, który daje niewielką obrażeń, niewielką premię do obrażeń w walce, w zwarciu i do zdrowia. Okej. Dobra, wezmę go sobie. Zamiast tam jakiegoś delikatnego zwiększenia obrony, to wolę zdecydowanie to. I lecimy. Siemano Bamabilon, witam serdecznie. Widzę, że tutaj muszę. Chyba takie coś zrobić, wypadałoby, co nie? Tak, no Red Queen pisała na Discordzie, że jej dzisiaj nie będzie. Także gratulujemy Bamabilonie powrotu. Fajnie, że się udało wrócić. I bezpiecznie. No i gratulujemy zostania moderatorem na Twitchu. Patrzcie, jak mnie zrobił. Co?
okej. Jacyś mocni, nie? Jacyś kurczę. Co tacy mocni? Nie spodziewałem się po nich aż takiej mocy. Wszystkie praktycznie mi harty ducha zużyli. Siemanko Iwen, witam serdecznie. Nie, moja droga, nie. Poprawka. To ciebie tutaj długo nie było z nami. Bo ja na Twitchu już jestem od tygodnia ponad. Wróciłem na próbę, ale raczej będzie powrót z powrotem na YouTube. Tak mi się przynajmniej wydaje na tą chwilę. Ale na razie jeszcze zostajemy na Twitchu. Jak będzie jakaś zmiana, to będę was oczywiście informował. Na bieżąco, jak zawsze. Najpewniej na Discordzie będę to robił. No, a Iwen woli tutaj. Ciekawostka. Jesteś chyba jedną z nielicznych, która woli streamy na Twitchu. Gratulacje. Nie uważam, że to długo, ale no tydzień to zawsze tydzień, nie? Także kilka dni już jest. Tutaj już to jest, teraz czekaj. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, to jest 4, 5. No to jest już szósty stream w sumie na Twitchu, powiedzmy, od przerwy. To nie to, że tak świeżynka jakaś. Także gratulujemy serdecznie. Pani magister inżynier. Ile to jeszcze? 300 metrów. Tak cię zaskoczył? Kurde, no to co on tak? To on nie odróżnia psa od ryby, czy jak? Okej. Myślę, że tutaj porzucimy sobie naszego konika. I chyba powoli będziemy tutaj tą wioskę obczyszczać. Cyk. Proszę mi tego nie zjadać, dobrze, kotku? Aha. Czyli w ogóle tematyka nie związana z twoją obroną, ale on i tak o to zapytał, tak? No, czekajcie, tam mnie łucznik ten widzi. Proszę tego nie ruszać, panie kocie. Czekajcie, spróbuję się do niego zakraść, bo widzę, że się patrzy w ogóle w drugim kierunku. Widzę, że oni mają chyba takie śmieszne kełmy na głowach, więc nie mogę ich postrzelić z łuku. Pięknie. Na szczęście udało mi się tutaj wykonać podwójne zabójstwo. No, promotorzy często właśnie tak robią. Chwała im za to, bo bez tego ciężko by było sobie poradzić. Okej. Czyli to jeszcze nie koniec, słuchajcie, tej wioski. Tu mamy więcej przeciwników.
Być może postaram się tutaj jak najbardziej po cichu to załatwić, jeżeli się uda. A jeżeli się nie uda, to... To trudno. No, u nas takie coś, jak powiedziałaś, by nie przeszło. Niestety u nas na obronie, na Politechnice wymagali... Właściwie z całego toku studiów mieliśmy pytania. Na inżynierskich mieliśmy z 3,5 roku. Na magisterskich z 2 lat ze wszystkich semestrów. Tyle dobrze, bo... na magisterskich mogliby pytać o całe 5 lat, ale to już by była przeginka. Dobra, słuchajcie, tutaj śpiewająco nam na razie idzie ta miejscówka. Dobra, czekajcie. Niech Aj się rozejrze. Kurde, nikogo tu nie widzę w pobliżu. Tam są dopiero. Dobra, myślę, że tych kolesi może już byśmy sprowokowali. Patrzcie, zabił ją, no. A wszystko robiłem, żeby tego nie zrobił. Atakowałem go z całych sił. No to pochwal się, jakie tam gry sobie wymyśliłaś, powiedz. Czekam bardzo. Okej, w takim razie tutaj zrobimy taki motywik skrytobójczy spod wody. O, tutaj patrzcie, jaki wielki boss stoi. Zajmiemy go przez drzwi, bo tak się też da. Cyk. O, Heroesy 5, całkiem spoko. No, tylko jak korzystasz z torrentów, to mam nadzieję, że też jest z jakiegoś VPN-a, bo nie jest to po pierwsze najlegalniejsza forma pobierania, a poza tym jest bardzo, bardzo ścigana. Dlatego, no, jak się gdzieś tam chce piracić i to jeszcze przez torrenty, to trzeba jednak się ukryć w sieci, więc VPN koniecznie. Ale ładnie to zrobiliśmy. Jeszcze są jacyś wrogowie w pobliżu. Pewnie chodzi o tego gościa. Tak, myślę, że tak. No, ja akurat mówię, bo Babilon może nie ze swojego doświadczenia i przykładu, ale z przykładu mojego znajomego z mojego miasta, który
też uważał, że jego prawo nie dotyczy i może sobie piracić na lewo i prawo wszystko, co mu się tylko podoba. Piracił muzykę, piracił filmy, piracił gry. No i o 6 rano zapukali, skonfiskowali cały sprzęt, komputer, dwa laptopy, dyski przenośne, wszystkie płyty, CD i dostał 12,5 tysiąca mandatu. Więc mówię, że tak powiem, przez pryzmat doświadczeń z bliskiego mi bardzo otoczenia. Także zwyczajnie, no ja nie pochwalam i nie popieram piractwa. Jestem przeciwny. Rozumiem to tylko w sytuacjach, w których faktycznie się ściąga jakąś grę po to, żeby sprawdzić, czy działa. A jak po tym, jak działa i nam się podoba, to ją po prostu kupić i odinstalować pirata, tak? Dobra, zajmijmy się teraz tymi jeńcami. Ja tu chyba zdobędę dwa klucze od razu. Zdobądź klucze z 6 farm. Chociaż czekajcie, to już chyba mi je zalicza. Pies mnie wyczuł. To już mi chyba... To już mi chyba nie zaliczę. Patrzcie, jaki uparty, no. Dobra, mamy to. Dobra, nowa broń ducha. A, to jest broń ducha. Okej, to już nam wyjaśnia ten talizman. O. Broń ducha zadaje 20% więcej obrażeń. Czyli naszymi brońmi, powiedzmy, ducha są właśnie te tutaj bronie. Ja o nich zapomniałem, że one się tak nazywają. Wszystko się już wyjaśniło, moi drodzy. Dobra. Kolejny kluczyk. Zobaczcie, że już nas przenosi z powrotem do aktu pierwszego. Myślę, że wydłużymy sobie ten materiał, bo dopiero 24 minuty minęły. Więc ja sobie... Szybka podróż jest niedostępna? A, bo chyba sobie... Tak? Chyba sobie w trakcie cutscenki włączyłem przerwę. Mówiłeś coś, Kit? Chyba już teraz będzie działać. Tak, zgadza się. Nie ma to jak kupić gamingowego laptopa i grać sobie w pasjansa, co nie? Ja pamiętam, jak zmieniłem komputer po to, żeby grać w Wiedźmina i w GTA 5, po czym po 2 miesiącach grałem dalej w LoL'a. Gdzie LoL'a można by odpalać w sumie na jakiejś tańszej mikrofalówce. No ale tak to wygląda mniej więcej.
Dobra, zróbmy jeszcze tą farmę i tutaj sobie zakończymy to nagranie dzisiejsze. Gdzie są wrogowie? Gdzie są wrogowie? Kocie, albo mówisz co chcesz, albo po prostu się kłać i nie wkurzaj, co? W którym to jest kierunku? Dobra, widzę, że to jest przeciwnik, więc od razu po niego idę. Proszę mnie nie zaczepiać. Dobra, zabij trzech wrogów, będąc niezauważonym, jest jako dodatkowa opcja. Skorzystajmy z niej. Ojojojojoj. No i to było na tyle, jeżeli chodzi o... Proszę bardzo. Porobili. No ale i co? Pokazuje, że wrog... A, jeszcze tam jest jakiś... Co ty tu się czaisz? Co ty tu się czaisz? Nie czaj się, bo nie dostaniesz, no. Zapasy, zapasy. Co chcesz, kocie? Jak ja marzę o takim dniu, w którym ty zaczniesz mówić ludzkim głosem. Żegnamy pana. Albo pan się tutaj ogarnia, albo pana pożegnamy z naszego streama, bo za bardzo tutaj zaczynasz kombinować. Nie rusz tego. No tu się proszę położyć i proszę leżeć. I koniec. Chyba tyle. Chyba nie będę musiał już nikogo więcej zabijać, żeby ją uwolnić. Tak. Oj, tyle uwagi, co ja mu w przeciągu dnia poświęcam, to podejrzewam, że nie jeden kot by może pomarzyć. Bo przypominam, że pracując na home office jestem z kotem jakieś 8-9 godzin dziennie non-stop. Także myślę, że wystarczy mu uwagi i ja tak uważam, ale on tak nie uważa i pomimo tego, że już cały dzień razem spędziliśmy, to on jeszcze przychodzi, coś tu próbuje negocjować dodatkowy czas. No, ale już chłopie, no ile można, no już byś się wstydził, naprawdę. Dobra, tu widzę dwóch gości. Mały włos. I bym się zdradził. Okej. Patrzcie, zabij wrogów będąc niezauważonym. Mamy 2 z 3. Czekajcie, poczekamy, aż się odwrócą i zabiję z łuku tego, co stoi przy zakładniku. Albo tego najpierw. Aj!
Mało brakowało. Jeszcze ktoś? Chyba nie. Poszło elegancko. Mówisz, że jesteś w Team Cod? No, próbuj, próbuj. Czy to jest jeszcze jedna babka związana? Nie. Nie, ona jest okej. Czemu nie ucieka? No to ja nie wiem teraz, gdzie już trzeba tutaj biec, powiem szczerze. Wydawało mi się, że tutaj elegancko obczyszczone, a tu widzę, że jeszcze chyba gdzieś zostali przeciwnicy i ten mój jeden zakładnik. Czy to na mapie mi się może pokaże? Bardziej w lewo gdzieś mi pokazuje. No ja osobiście tak niestety nie mam, że przechodzę jedną, zaczynam drugą. Jakbym tak robił, to byśmy nigdy nie zobaczyli nowych premier, tylko bym cały czas chyba grał w Nio. Myślę, że bym je nigdy go chyba nie ukończę. No i co? Miałem biec w lewo, a tu w lewo nic się nie ma. No, musisz koniecznie, Bama, nadrobić te streamy, ale tutaj właściwie powiem ci szczerze, że się nic nie działo tak naprawdę. No tutaj quest jak każdy inny. Bo teraz akurat robię taką, powiedzmy, mityczną opowieść, która jest dodatkowa. Całkiem niezłe obrażenia robię już z tego łuku. Dobra. I jeszcze tak naprawdę tych dwóch. I chyba tyle. No tutaj się udało na przykład wszystkich praktycznie porobić z łuku. Więc naprawdę w porządku. Rzadko tak robię, ale tutaj akurat było całkiem prosto, bo żaden z nich nie miał hełmu na głowie. O, mamy kluczyk. Elegancko. No i słuchajcie, mamy... To nie jest mój koń. Może był? Bohater ludu, moi drodzy. Chyba zdobyliśmy nową rangę. Wzrasta nasz poziom legendy. O, super. Dzięki, Piotrze, za informację. Nie wiedziałem o tym. Przyda się na pewno.
Okej, okay, mamy to. Mamy to, moi drodzy, i... Super. Farma odzyskana. Zauważcie, że we wszystkich tych praktycznie miejscach, gdzie mam te takie dymki, gdzie nic nie byłem w stanie odkryć, nagle pojawiły się wioski. Nieźle. No dobra, moi drodzy, myślę, że to jest bardzo dobry moment na zakończenie tego nagrania. Na streamie sobie oczywiście zostajemy, a na YouTubie się żegnamy, także wbijajcie na streamy tymczasowo na Twitchu, ale ogólnie śledźcie Discorda, tam informuję, czy streamy są na Twitchu, czy na YouTubie. Także wbijajcie na streamy, wbijajcie na Discorda i widzimy się wkrótce. Pozdrawiamy.